to zrobił? To też. Jak? Czy egzamin skończony? Jeszcze nie. Jeszcze nie? Jeszcze do pogłaskania. Jeszcze do pogłaskania. Pokaż nam. To będzie fajnie. Najmłodszy napadający na banki w historii? 7 lat. No, zapowiada się dobrze. No co kontakt za nie mówił? Może 4 plus będzie. Liczę na 3. Dzień dobry. Jezus Mariano. Czekamy w warsztacie. Dawno mnie nie widzieliście. Czekam w warsztacie na niejakiego Emila. Wiedźmin Knives. Robi bardzo fajne noże, ale nigdy nie szlifował na szlifierce taśmowej. Także przyjechał do mnie na warsztaty, żeby się nauczyć to robić szybko, sprawnie i równo. Oczywiście jeden bity dzień to jest wciąż za mało, żeby nabrać porządne wprawy, ale mam nadzieję, że uda mi się czegoś nauczyć, że odjedzie stąd z nożem zrobionym własnoręcznie, wyszlifowanym własnoręcznie. W końcu po to zapłacił mi swoje pieniądze. Będziemy pracowali 10 godzin. Materiały dydaktyczne są przygotowane. Będzie kilka ćwiczeń na początek, niektóre tajne, niektóre nie pokażę. To będzie moja tajemnica. Pasy przygotowane, są w zapasie. Materiały BHP. Tam atrybuty BHP także leżą, czekają. Rękawice, okulary i co będzie potrzeba? Maseczka jedna, druga. Jakiś fartuch, nie? No dobra, czekamy, zaraz przyjedzie. Mówi, że o 9 będzie najpóźniej, także spokojnie napaliłem w kozie, nagrzewam, żeby była ciepła atmosfera i będziemy działali. Witajcie, przyjechał Emil, uczyć się szlifować. Na razie zaczynamy spokojnie od kawki. Wszystko mu wytłumaczę, udzielę mu krótkiego kursu BHP. Nie? No bo muszę prowadzić po swoim warsztacie. Emil nigdy nie szlifował na szlifierce taśmowej, tak? Dobrze zrozumiałem? Na tej dużej jeszcze nie. Na takiej dużej? Bardziej amatorską, dedra. Na dedrze. Na to robiłeś swoje noże, bo bardzo fajne noże. Parę widziałem i... Bardzo dużo też kątówką, nie? I kątówką. Trzeba było improwizować. No tak. Ja dobrze to znam, nie? Też wiele lat tak robiłem. Także może cię to zachęci. Szlifierki takie taśmowe to nie jest znowu jakiś, wiesz, wielki skarb, nie? W znaczeniu, że nie są jakieś potężnie drogie. Spokojnie w płacie miesięcznym można sobie kupić szlifierkę taśmową, nie? Rozsądną. A bardzo, bardzo przyspiesza. Także będziemy zaraz się uczyć. Sobie pogadamy tutaj, wypijemy kawkę i wykonamy trochę ćwiczeń. Niektóre tajne, jak już mówiłem. No i Emil zabierze sobie parę noży, mam nadzieję. A zaczniemy od szlifowania wałka. Będziesz musiał przeszlifować go w pręcik kwadratowy. Oddaję się w ręce mistrza. Nie żartujmy sobie dzisiaj. Dzisiaj bez żartu. Dbał sobie na tyle blisko środka. To spróbuj. W jedną stronę ciągle uciekasz, przekręcasz go, nie? Ten dół, boisz się jakby docisnąć dołu. Stracha, że spilnujesz szlifierek, tak mi się wydaje. No tu na początku zajechałeś wyjście szlifu, nie? No. Było krzywo, ale teraz podrównałeś, bo już z drugiej strony parę moich uwag i szło ładnie, nie? Nawet jest tak mniej więcej równo, tylko jeszcze pójdziemy jeszcze trzeci krok dalej i zobacz, tutaj nie jest według mnie idealnie. Żeby wyrównać, nie? Spróbuj to wyrównać
Weź tu w miarkę i sprawdź, jaka jest różnica między jedną a drugą stroną i spróbuj to wyrównać. Aktualnie zajmuje 29 miejsce z Miami dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. I to tyle o sporcie o poranku. Na kolejny serwis po 17 zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Więcej informacji na portalu Polskie Radio 24. No jeszcze troszeczkę. Jeszcze jest... Trzeba podebrać. Nad Polską sporo chmur, ale ładnie to już... Ale dobrze ci idzie, to już potem przejdziemy zaraz do Blaszki. Wielkie wielki opad deszczu lub deszczu... To jeszcze spróbuję. Dobra, nie jest źle. Myślę, że na początek starczy, ale jeszcze chcę, żebyś zrobił jeden króciutki odtąd, żeby był bardzo równy i żeby wyjście szlifu było symetryczne. Jak najbardziej się skoncentruj na tym, żeby było wyjścia szlifu nie były popsute i żeby były symetryczne, nie? I jedną stronę na jedną stronę i w drugą stronę też są. Tam mieli jakieś wnioski? Zobacz dokładnie, nie? Poczułeś już to, widzę, że to poczułeś, czujesz tą płaszczyznę. I co po chwili też się uruchomił trzeci zmysł, słuch, nie? Tak, doszedł. Tak, bo czucie, wzrok i nawet słuch jest tutaj ważne. Także pierwsze ćwiczenia mamy za sobą. Za chwilę będziesz musiał zrobić to samo, tylko już bez tego jednego pomocniczego elementu, wiesz którego, nie? Tajnego, nie? Ewentualnie później będziemy tamtym, z powrotem go to zamontujemy i będziemy korektor robić tego, co... Napsujesz, o ile napsujesz, mam nadzieję, że nie napsujesz, że będzie równy poziom z tym trzymać. To jest materiał gówniaty, także możemy to już potraktować jako... Wyrzucamy, przechodzimy na konkretną stal, nie? Ale coś wrzucimy na ząb. Ekstra. Jak się na razie podoba? Gdzie mamy pierwsze półtorej godziny pracy, nie? Co mogę powiedzieć? No kosiarz zna się na rzeczy. No, no. Bez takiego słodzenia mieliśmy być poważni dzisiaj, nie? Po 14. Bardzo dobrze, ładnie. I to? Pierwszy nóż, pierwszy szlif. Zrobiony w pełnoprawnym materiale, który zahartujemy. Ciutkie przepalony czubek to jest moja wina, to w czasie wycinania tego. Tu koledze bardzo dobrze szło. Jak na razie wrażenia? Na razie super. No. Teraz będzie Cię czekało trudniejsze zadanie, bo do tej pory robiłeś tylko prosty szlif, a teraz będziesz musiał zrobić tutaj taki krótki szlif. Praktycznie sam na brzuszku.
I teraz idziemy krok dalej, będzie wyjście szlifu. Chcę, żebyś się zmieścił w tym noczu z obu stron, żeby było jak najbardziej symetryczne. No i tu odznaczymy środek, trzymać się środka i nie wyjść poza tą wysokość. Czyli robi się trochę trudniej, nie? No. Ja ci pokażę pierwsze ruchy jak z tym brzuszkiem. Ale nie szło ci lepiej na odciągając, nie? Od wyjścia płaszczyzny i wtedy ściągnąć tu słowy. Próbuję tak i tak. Wydaje mi się, trochę za mocno sobie wystawiłeś, wiesz? Jak do mniej wystaw, bo tutaj ta część, skoro teraz wystaje, to ona jest taka, wiesz, nie możesz jej zaciskać, nie? Nie ma tam kontroli takiej. I bardzo dobrze ci idzie. I tutaj bardzo ładnie z tej strony klisz. Dwie strony teraz zacząłeś, nie? No teraz wiesz, dobra. Wyłącz sobie, jak chcesz odpocznij, to odpocznij, nie? Nie chcesz? Na razie nie. Wiesz, ale jak powiedzmy na ciągu, to lepiej wciągło cię. To dobrze, ciągnął mnie temat. Tak, nie może, tylko po takim kątem. Pamiętaj o tym. Jeszcze raz powtarzam, nie zmieniaj kąta nachylenia, na tyle na ile możesz, nie? Jak ty tutaj przyjeżdżasz, to po prostu ta paluszka bardziej tu się skoncentruje tak już. No to spróbuj to dociskać tutaj, nie? Ale za chwilę odetnij sobie, czy to na posiekały. Bo już te przyłożenia ostatnie. Teraz większa powierzchnia do szlifowania, nie? Ale tak co ci mówiłem, z tej strony szlifowałeś, żeby tak tą ręką troszeczkę pomagał, nie? Przez dźwignię. Przekręcając. 60 jeszcze przejedziesz, poprawisz to, żeby pokażę ci sztuczkę z wyjściem szlifu, jak poprawić wyjście szlifu, żeby było lepsze. I jak ci się robiło? Pełny, płaski? Kuwa. Monotonnie. Monotonnie? No to nie spierdziel następnego. Tutaj następnego to nie będziesz musiał robić pełnych płaskich, nie? Bo tutaj było ratowane, ale przez to był trening. Teraz będziesz bardziej szanował płaszczyznę. Nie chcesz go bardziej ścieniać jeszcze? No to jest pierwsze. Pokaż co tam masz. Tak właśnie przekręć tak. Tak, tak. O, no, tak. By było widać, co tutaj robisz. Tu będzie światło. Taki szlifik. Taki. Nawet nieźle. Nawet wyjście równe. Da się, da się. Jeszcze parę godzin będę miał zrobić nóż. Moje tajemnicze ćwiczenie. Wróciliśmy do tajemniczego ćwiczenia. Już dzięki niemu na razie nie popsułeś wysokości, że tak powiem, i tego płazu. Także jest ten nóż. Widzisz, tutaj ma pełny płaski, tutaj taki, dobrze idzie, nie? Teraz pójdziemy coś chyba zjeść. Proszę. No tutaj teraz jeszcze trochę podygać i będziemy mogli je wyciągnąć na dwa noże. Dobrze ci poszło, ładnie z tym czubkiem opadającym i taki dobrze. Tak miało być. Jak? Rozłożyć na chwilę? Dobrze idzie? No, ty mi powiedz. Dobrze, z obu stron było równo, nie? To tutaj poprzedniego, teraz... Już jest fajnej. Cyk, szary mary, dwa noże. Popatrz. Już od 1 stycznia w związku z tym od 1 marca będą łącznie 4... Teraz czubek musisz zrobić, nie? Lepiej się wstawić.
Potem będzie ostatnie już moje zadanie, które będzie sprawdzianem. Ocenię cię na ostatnim blanku. A potem będziemy jak starcie nam czasu, to już będziesz się bawił. Ja teraz daj mi chwilę, ty sobie odpocznij. Ja obrobię tym ćpienie tutaj, nie? Okay. Będę już następne na wyborze. Co tam masz? Pokaż nam, co robisz. Stronę już robiłem tego psa. No. Teraz drugą. Teraz drugą robisz. Trochę to mamy tu dolenie. No, ale to powinien przeskoczyć, nie? Robimy. To zajebisty będzie, nie? Zaraz go rozrysujemy. A Firewalka to ja mam się na nim zrobić zaraz. Może zrobić. Tak? No. Będę zaszczycony. Zrobię, chcesz go przeciągnąć, chcesz ryzykować 60 go ciągnąć, czy chcesz go ręcznie całego? Ręcznie, ja już sobie go dopączę, no. Ręcznie. Twój ulubiony, zaraz musimy kształt rozrysować, nie? I będzie... Ci to będzie mój ulubiony nóż. No jest fajny, odepniesz go? Jest praktycznie dupkę ma gotową, kształt, nie? Trzeba tylko żółtym narysować, jak to sobie wyobrażasz. Nie? Czy zostawiamy wyjście szlifu i to zaczynamy rękojeść? Czy wchodzimy z otwartą brodą? Nie wiem. Bardzo chyba zrobimy to od razu. Słuchaj, to będzie dzisiaj twoje ostatnie zadanie. Ja cię to sprawdzę, a później będziesz mógł się bawić, jak starczy czasu, nie? Wystawić ci cenę za ten szlif, bo to jest ostatni, jakoby dzisiaj, ale... No, prosiłbym. No, i tak, jeżeli ma być piątka, minimum piątka na piątkę, to musi być zostawiony płas w mniej niż 1/3, nie? Czyli wysokość szlifu na ponad 2/3. No, wysokości, w tym symetryczne wyjście szlifu, symetryczny czubek. To czy zrobisz lekko padający szlif, czy lekko podnoszący się, to już nie będę decydował, to jest, jak ci wyjdzie, rozumiem, to nie zawsze jest nad tym kontrola, nie? Okej. Okay. Symetryczność szlifu i tak dalej. Wszystko no, ocenię. Będziemy działać. No. Jak nie będzie, jak będziesz musiał poprawić do pełnego płaskiego, to już na pewno nie będzie piątki. Spoko. Dobra. Podejmuję zaraz wszystko, no, wszystko przygotujemy, a ja sobie będę tam dłubał firewarka. Okay. Jak? Czy egzamin skończony? Jeszcze nie. Jeszcze nie? Jeszcze do pogłaskania. Jeszcze do pogłaskania, pokaż nam. To będzie fajnie. No, zapowiada się dobrze. Może 4 plus będzie. Liczę na 3. Słychać wszystkich dźwięków. Tak? No. To jest progres, nie? No. Jak się nie przekrawić się wyszło, nie? No. Bo trzeba będzie aż drugi delikatnie. Ale to nie trwa, wyszła. Ocenie poddane będzie m.in. symetria wyjścia szlifu, symetria czubka. Czy jest różnica w wysokości tych szlifów? I ich symetria. No jeszcze rozumiem, nie jest produkt oddany jeszcze do oceny. Jeszcze sobie wezmę. Oceny. Jeszcze chwilę powalczę. Uśmiecha się trochę, nie? Musisz tutaj zrobić. To co mówisz? To jest, tak? No, trudno. Tak wyszło. NLV. Przyjrzyjmy się. Troszeczkę faluje ta linia, ale do wybaczenia. Czubek nawet powiedziałbym, że jest równy. Błędy, lekkie błędy na linii szlifu są do usunięcia ręcznie. Można je, że tak powiem, pominąć. Te tutaj także. Najbardziej wyjście szlifu. Za to wyjście szlifu piątki nie dostaniesz. Pewnie przez to, że to egzamin, to tak się stresowałem i z giełd.
To ja muszę niestety, ja egzaminator będę musiał to poprawić, żeby ten nóż był pełnoprawnym, porządnym nożem. Bo tego nawet nie wyjedziesz papierem. No nie. To teraz 4 plus. No i tak jestem zadowolony. No a teraz możesz ponagrywać mnie, ja na dostaniesz ostatnią lekcję wzrokową. Ja też wyjście szlifów poprawię. I co? Masz na niego pomysł? NMV? Przyślesz mi do hartowania? No na pewno. Zrobimy jakiegoś hidena tu fajnego. No. Ale mówisz, z tego się cieszysz najbardziej, tak? No, to mnie dzisiaj... Zakochałem się w tym ostrzu. Jest długie. No, to mamy. Mamy teraz jeszcze gdzieś blisko godzinę, nie? Godzinę. Mamy jeszcze. To się zaraz pobawimy, zaraz brodę mu zrobimy. A później pojedziemy na chwilę do mnie, kawa pożegnalna. No, włączymy kasę i pasuje. I pasuje, nie? Pokażesz oczywiście, co się odgrywało, jak oprawisz. No. Zadowolony jesteś? No bardzo. Nie myślałem, że tak dobrze pójdzie. Naprawdę szczerze byłem sceptycznie nastawiony. Że... Ale fajnie wytłumaczone i fajnie. A tu pierwsze nauki na pamiątkę sobie zabierzesz? No jak? Płasko ST3 i pręcik ST3. Jak nie będę mógł sobie wejść, to będę wracał do początku. No. To prawda. To prawda. Albo sobie powtórzę cały egzamin w domu. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, to kończymy, żegnamy. No, zapraszamy następnych, będę się... Następnych uczni. No, ja będę kontaktował się niedługo z odpowiednimi osobami. To na razie. Cześć. Dzięki. Cześć. Pozdrawiam.